do kolejnego punktu, drodzy Państwo, to jest punkt 10. I tutaj oddaję głos przewodniczącemu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Bardzo proszę, pan Michał Franczyk. Proszę Państwa, Wydział Skarbu zwrócił się do nas z zapytaniem o opinię na temat sprzedaży działki 180/15. Marek nie przygotował, żeby to pokazać na projektorze. To jest taka mała działka tutaj przy pasie startowym, przy bloku 64 przy ulicy Chynka. Tutaj jest kościół, tutaj jest blok nowy, który jest już wybudowany, tutaj toczy się inwestycja. Nabyć działkę chce Spółdzielnia Mieszkaniowa Czyżyny. Przy bloku 64? Tak, przy bloku 64 to jest 3 albo 4-piętrowy blok przy ulicy Chynka, równoległy do pasa startowego. 4-piętrowy. Chciałam zobaczyć. Mamy przeznaczenie ze strony spółdzielni? Nie ma detruseczki ani... Ale to właśnie to warto było znać przeznaczenie, bo to jest... Bo to w jakim... Bo... Tak, to jest nie jest taka chętna do skupowania, więc pytanie, dlaczego chcę kupić to? Okej. Okay. Bogdana możemy tutaj zapytać? Pana Bogdana możemy zapytać. Panie Bogdanie, drodzy Państwo, ale uporządkujmy dyskusję. Teraz głos ma pan przewodniczący Michał Franczyk. Tak jest. Bardzo proszę. Teraz są informacje przewodniczące. Nie. Przepraszam, ja się teraz. Pan Michał Franczyk, punktu widzenia gminy, tak, która jest właścicielem tej działki. Teren, na którym ta działka się znajduje, jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego Czyżyny pas startowy. Tam jest zabudowa do 5 kondygnacji i nawiązanie do istniejącej zabudowy. Jest to nawiązanie, czy tam sprzedanie działki, która nawiązuje do działki większej. Teren ten nie został prawdopodobnie w żaden sposób wykorzystany, gdyby spółdzielnia realizowała inwestycje bez tego terenu. Więc mimo dyskusji wczoraj prawie półgodzinnej, czy połowę komisji, zaopiniowaliśmy to pozytywnie. Wiem, że radni, bo o to też pytałem z tego okręgu, mieli odmienne zdanie, ale chciałbym wysłuchać również Państwa zdania i uzasadnienie jest tylko krótką informacją merytoryczną, taką, jaką no myślę, że komisja właśnie powinna wypracować, że sprzedaż działki gminnej na zasadzie dopełnienia na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję bardzo. Ta działka nie ma jeszcze, dodam, nawet ara całego. Drodzy Państwo, ja zanim otworzę dyskusję, tylko dodam, że no faktycznie można mieć obawy o to, w jaki sposób ta działka będzie zagospodarowana, natomiast te obawy w sensie negatywnym zostają rozwiane poprzez zapisy planu, o czym mówił Pan Przewodniczący, a więc jest tam przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa do 5500, dlatego przypuszczam, że spółdzielnia najprawdopodobniej, znając też politykę spółdzielni, będzie chciała tam po prostu postawić kolejny blok. Natomiast no co my możemy zrobić? Możemy być trochę małostkowi i zaopiniować to negatywnie, a i tak nasza opinia będzie brana pod uwagę, natomiast zasada takiego dopełnienia jest taką zasadą realizowaną przez różnego rodzaju instytucje, jest instytucją funkcjonującą w obiegu prawnym, która pozwala właśnie właścicielowi jeszcze lepiej zagospodarować ten teren, bez względu na to, kto to jest, czy to jest spółdzielnik, czy to jest ktoś inny. No i tutaj możemy oczywiście wydać negatywną opinię, myśmy powiem szczerze, zastanawiali się nad tym na zarządzie, czy wydać negatywną opinię, czy może zawnioskować o wymianę tej działki za drogę do 155, czy może różne inne rozwiązania, natomiast ostatecznie uznaliśmy, że no to jest tak mała działka, że nie ma o co ruszyć kopii i po prostu najlepiej jest wydać opinię pozytywną i nie czynić tutaj problemu, bo i tak nic nie zbrodzi w tym zakresie. Aczkolwiek oczywiście, no możemy dyskutować, zastanawiać się. Pan Zbigniew Urmajtem, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Znaczy ja nie byłbym aż tak kura optymistą jak Pan Przewodniczący, czy może inni radni. Bo tak mówię, no, sam fakt, że jest to niewielka powierzchnia, mnie jakoś nie uspokaja, bo znając, że tak powiem, dążenia spółdzielni i jak będzie chciała, to gdzieś tam z deweloperem czy z innymi właścicielami dogada się, skupi teren i będzie miała powierzchnię pod wystawienie bloku. Z tego co widzę tutaj, no jest to też niedalekie sąsiedztwo do bloku 64, do bloku 64A. Ja akurat mam zaszczyt i przyjemność być radnym z tego okręgu, więc nie wiem, kogo pan Michał pytał, to tak na marginesie, mówiąc o innych radnych. Na komisji. A to przepraszam, na komisji. No, ale usłyszałem, że z okręgu, więc dlatego pozwolę sobie uszczypnąć, może niepotrzebne. Ale fakt jest faktem, że obawiam się, że przyjdą mieszkańcy i powiedzą, że gdzie pan był, albo gdzie państwo byliście, jak... Wcale nam nie zależy na tym, żeby nam znowu parę metrów od okien wyrósł następny blok. Niezależnie czy to będzie kombinacja budynek pięciokombinacyjny, czy niższy, czy cokolwiek. No. Wiemy, jaka jest tendencja zabudowy każdego wolnego terenu, więc ja będę głosował przeciw. Dziękuję bardzo panie Zbigniewie. Pan Bogdan Krupa, potem pan Marek Ziemiec. Słuchajcie, drodzy państwo, to jest taka sytuacja, że fakt faktem polityką spółdzielni w tej chwili jest faktycznie inwestowanie i budowanie po prostu, w miarę możliwości oczywiście. Chciałem również powiedzieć, że niektóre działki tutaj są tak zapewnione pokoleniowo, że po prostu są takie działki, których nawet się nie da kupić w sumie, bo nie ma przeprowadzenia aktu własności. Ludzie powyjeżdżali za granicę, są w Stanach, część ludzi jest w Australii, także powiem szczerze, że tutaj są problemy, a niemniej jednak spółdzielnia też się tak, że tak powiem, nie pali się, prawda, i te działki, prawda, kupuje w miarę możliwości, nie wiem, to jest po prostu tak, ja już znam tą sprawę właśnie ze strony spółdzielni i powiem szczerze, że to jest tak malutka działka, nie ma całego ara na przykład, także tutaj właściwie, nasza niezgoda na sprzedaż tej działki, tak mi się wydaje, że byłaby takim trochę śmiesznością po prostu. Wstrzymała inwestycji na pewno. Ja nie mówię, żeby wstrzymała, przepraszam najmocniej, jeśli można. Mnie nie chodzi o to, żeby wstrzymać, natomiast w jakimś celu spółdzielnia podejmuje kroki, jeżeli to nie jest teren, który jest dla niej bardzo strategiczny, to po co jej jeden ar, nie cały. Dziękuję bardzo. Teraz państwo, już tak, teraz pan Marek Ziemiecki, potem pani Zofia, potem pani Ania Małsława. Szanowni Państwo, blokada sprzedaży tej działki nie zmieniłaby faktu budowy, ani charakteru budowy tego obiektu, który ma być tam budowany, ponieważ jest to wąska działka, poniżej jednego ara, na granicy tego terenu. Powiedzmy, na terenu, który jest spółdzielni. To jest blisko tego bloku. Znaczy, ja powiem tak, mogę pokazać, proponowałem Michałowi włączyć przed sesją Google Maps i pokazać to, a Michał stwierdził, że nie. Więc... Jest, Marek. Znaczy, to jest od południowej strony bloku 64, a po wschodniej stronie nowego bloku, który stoi przy kościele. I pomiędzy nową, dużą inwestycją. Na pewno nie spowodowałoby to ograniczenia wysokości tego budynku, a jedynie tam mogą powstać chodniki i infrastruktura towarzysząca. Mam nadzieję też, że nasza opinia pozytywna zostanie przekazana, może przez Bogdana, może przez kogoś innego, bezwarunkowa pozytywna opinia i spółdzielnia jako w dobrej woli, na przykład nieodpłatnie udostępni dojazd do szkoły. Tak. Już się rozpędzili, już nasz tak to trzeba pan napisać po kolei. Pan Marek Ziemiec, teraz pani Zofia Zierkowska. Ale że sobie pobożne życzenie. Nie wiedziałam, gdzie to jest, bo myślałam, że jest gdzieś w środku i po prostu pomyślałam, że może właśnie spółdzielnia chce zablokować wykupem tej działki dostęp do zakupienia kolejnych działek przez tego dewelopera, który buduje ten nowy blok. No, ale jeżeli to jest blisko bloku 64D, to raczej nie. Nie wiem, jakie tam masz. Jeszcze jedną rzecz do mojej wypowiedzi uzupełnię. Proszę pamiętać o tym, że spółdzielnia z jednej strony jest deweloperem, z drugiej strony przedstawicielem członków spółdzielni, czyli bloku 64, czy też wspólnoty, która jest przy kościele. Także oni nie narażą się na nieprzychylność swoich mieszkańców. Ale będąc przy głosie, czy mogłabym zapytać o to, czy będzie jakiś porządny chodnik tam kiedyś? Kiedyś na pewno. To naprawdę, ten chodnik, który jest tak dziurawy, że trzeba świecić, bo trudno jest iść, a z drugiej strony bloku jest błoto, no nie ma przejścia po prostu. Ale to już do pana przewodniczącego Rady Nadzorczej Bogdana Krupy, że nie. Ale tak, pani Ania, potem pani Ania. Ja mam dygresję właśnie na tych radnych, którzy mają dobrą orientację, jak tam spółdzielnia po prostu działa w takich tematach, jak choćby wykup tych dopełnień, że na przykład Budimex ma o połowę tańsze mieszkania niż Spółdzielnia Czyżyny, w sensie czynszu miesięcznego. Także proszę ewentualnie taka wiedza, no bo sąsiadka kupiła mieszkanie i będzie płacić 50% mniej czynszu miesięcznego właśnie u Budimexu, a Spółdzielnia Czyżyny płaciła straszne pieniądze, no więc bardzo zadowolona. Proszę przekazać te informacje, że my na to czekamy, żeby te czynsze były niższe dla nas. Pani Ania Małsława. Ja chciałam dużo. Nie będę się powtarzać, ale jestem za głosem pana Marka Ziemieckiego, a ponadto uważam, że nie powinniśmy się też pozbywać takich małych nieużytków. Potem ponosimy też koszty na utrzymanie tego, na koszenie, sprzątanie, bo no, różne rzeczy się dzieją na takich też nieużytkach między blokami. Dziękuję bardzo panie. Czy jeszcze coś? Będę pamiętał, że rozmawiać żebyśmy się pozbywali. Pan Bogdan Krupa. Ja tylko akurat po wczorajszym byłem spotkaniu w spółdzielni i powiem państwu szczerze, że przy bloku 19 jest grupa ludzi, którzy liczy że tak powiem skład 64 osoby, które po prostu wpłynęło pismo do spółdzielni. No nie wiem, czy powinienem mówić, ale oni żądają po prostu, żeby zablokować całkowicie wbić słupki do drogi dojazdowej, między innymi do drogi dojazdowej do szkoły i żeby mieszkańcy bloku 19. I to jest jedna sprawa, przepraszam. Druga sprawa, ja nawet nie wiedziałem, ale wczoraj się dowiedziałem i dostałem to wytłumaczone kamerowe, ja muszę zrozumieć, prawda, chciałem to wytłumaczyć. I powiem szczerze tak, że parking pod blokiem numer 19 niestety jest wykupiony przez mieszkańców jako prywatny parking, mają na to akty własności i oni się zwrócili do spółdzielni, żeby tam postawić ten szlaban, prawda? Ja absolutnie się na to nie zgodziłem. Jeżeli oni mają ochotę, to oni sobie sami ten szlaban kupią, budują, nie robią na tej piątce co chcą, żeby spółdzielnia się przykładała, ale jest ogromna presja mieszkańców tej bloku numer 19. Dziękuję. Drodzy państwo, też żebyśmy mieli jasność, że ostateczna decyzja w tym zakresie to nie jest tak, że mieszkańcy mogą, bo własnością mieszkańców jest ten kawałek tuż przy bloku, natomiast też należy do spółdzielni. Więc mogą wywierać presję i tą presję wywierają. Natomiast ostateczna decyzja należy do pana prezesa, żeby też pan prezes nie odegrał roli piłata i umył ręce. No właśnie. Na bloku 19. Natomiast ja, drodzy państwo, na zakończenie, bo jeżeli nie ma innych zgłoszeń, powiem tak osobiście, bo ja rozumiem sprawę argumenty Komisji Gospodarki Przestrzennego, bo faktycznie jest prawda gospodarowania, no i nie możemy zablokować tej inwestycji, jest to klasyczne dopełnienie. I nie chciałbym być ostro wobec spółdzielni, mimo tego, że ta polityka, współpraca ze spółdzielnią układa się w ostatnim czasie najlepiej z spółdzielni naszym zdaniem. Natomiast powiem szczerze, że też jestem z drugiej strony zwolennikiem takiej zasady, żeby radny wypowiadał się w danej sprawie i miał rozstrzygające zdanie. Ja powiem szczerze, że w związku z tym zagłosuję przeciwko tej uchwale. Dlatego, że jednak głos radnego tutaj... Przyjęliśmy taką zasadę kiedyś, państwo pamiętacie, i to też możemy mieć różne zdania, natomiast kiedyś przyjęliśmy taką zasadę, że jeżeli radny z danego okręgu miał zdanie rozstrzygające, rozumiejąc argumenty Komisji Zagospodarowania Przewodniczącego, no, mówię, że zagłosuję w ten sposób, żeby też pan przewodniczący miał świadomość, że to nie jest jakieś głosowanie przeciwko przewodniczącemu czy komisji, tylko tutaj będę głosował razem z panem Urmajtem, który reprezentuje ten okręg wyborczy. Jeśli można, ja tylko jedno zdanie, żeby może tak do końca wyjaśnić To nie jest to, że ja jestem antyspółdzielny, tylko w trakcie, przed tą kadencją, starcząc z tego okręgu, rozmawiałem z mieszkańcami i oni wręcz niektórzy zadawali mi konkretne pytanie. Dlaczego, skoro Pan był już dwie kadencje wcześniej, wyraził Pan zgodę na to, żeby powstał blok 64? A, oni rozumieją potrzeby mieszkań, ale do tej pory mieli i przestrzeń z widokiem, że tak powiem, na górkę, na pas startowy i tak dalej, jak tam trawnik, ale też mieli, że tak powiem, dojście, bo mówią, no teraz nam się zrobi tutaj i ogólnodostępny parking, to już raz, parking, który myśmy, że tak powiem, sfinansowali, no a po drugie jeszcze te inwestycje, o których oni już wiedzieli, że są w planie, no i są w trakcie realizacji, także tylko dlatego, że tak powiem, pozwoliłem sobie przedstawić. Zanim przejdziemy, zarządzę 3 minuty przerwy i chciałbym komisję zagospodarowania jeszcze zrobić. Możemy zająć? Chodźcie. Ale to jest chyba ogłaszam zakończenie przerwy. Jesteśmy jeszcze w dyskusji. Jeszcze były zgłoszenia w dyskusji, czy już nie ma zgłoszenia? Przechodzimy do głosowania komisji. Jeszcze jak się zgłosiło? Ale nie wierzę tam. Drodzy Państwo, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa raczej jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Aha, za przyjęcie. Nie, to nie. No to zastanawiamy się, jak głosujemy. To jest za przyjęcie. Sprzedażą działki spółdzielne. Ze sprzedaniem. Pani jest ze sprzedaniem? Nie. Za Pani Marzekotka, proszę dokładnie. No to tutaj chwila, moment. Jeszcze raz muszę powiedzieć i życzę. Proszę Państwa, kto jest za uchwałą sprzedającą działkę spółdzielni w ramach dopełnienia? Bożenko, dokładnie liczyć, bo tutaj mamy głosowanie nietypowe, bym powiedział. Kto jest przeciw? Osiem. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? 4 osoby. Nie jest możliwe. 9 plus 8. Drodzy Państwo, nie może być 9 plus 8 plus 4. No to jest 21. A nie, może być. Od kolega doszedł. Macie Państwo rację. Uchwała została, drodzy Państwo, przyjęta.